Dzień dobry. Ja się chciałem odezwać w sprawie trochę rolnictwa. Sam jestem takim mini rolnikiem, fantastą fabrycką w tym temacie. I coś tam sobie wytwarzam, jakieś tam kozy, kury, coś tam, króliki, no. Sprawa jest taka trochę minimalistyczna i nie będę wnikał w szczegóły. No coś tam się dzieje, no. Co ja chciałem powiedzieć, no. Sporo ostatnio o rolnictwie, o rolnikach jest mowy, bo w kontekście między innymi wojny na Ukrainie, o której tam wcześniej mówiłem, mówią, że chcą zarżnąć polskie rolnictwo, Unia Europejska na przykład, że rządzący trochę tym rolnikom dochrzaniają, trochę ich maltretują. Że oni zniszczą to polskie rolnictwo, tak? Unia, Ukraina, polscy rządzący, że oni polskie rolnictwo nie da się w Polsce zniszczyć. Ono zawsze się w tej czy w innej postaci odnowi, bo nagle jest mowa na przykład wieprzowina, że będzie jakaś, najpierw będzie super tania, padną hodowla, a potem będzie super droga. No tak, ale padną te duże hodowle. Po co mały rolnik zaraz sobie przypomni o hodowli świń, jak będzie załóżmy kaczek po 100 zł? No to ja sobie też taką świnię zaraz, dwie czy trzy świnie sobie uchowam. I się uchowamy przed tymi skokami cen. Damy sobie sami z tym. To jest głupota. Nie zarżnie się polskiego rolnictwa. No. Zarżnąć może tylko zła pogoda. A to zawsze się stworzy. To będą takie wahania po prostu. Koniunktury po prostu, no kapitalizm rządzi. No jak, no na przykładzie świni podam, no jak mają zarżnąć to rolnictwo? No przecież tam chleby wszyscy rolnicy na wsi mają, tak? No i nie produkują na razie tej świni, bo im się nie kalkuluje, bo są ci duzi, którzy chowają po 10-15 tysięcy, a w Chinach tutaj po 1 000 000 świn. No to im się nie opłaci, woli iść do marketu i sobie tam pójdzie gdzieś do roboty i ten chlebik stoi zamknięty. Ale w momencie, w którym nagle świnia skoczy cena, to on sobie przypomni o tej świni, że tą świnię uchowa. Zaraz koniunktura się zmieni, zaraz te ceny, że jest podaż, popyt, no. Będą za wysokie ceny na przykład na tą świnię, no to sobie przypomną po prostu hodowcy, niektórzy nawet ci mniejsi o hodowli świni, od hodowli świni, ta cena automatycznie spadnie. Kto padnie? Padną ci duzi. Duże konglomeraty te. Tą wieprzowiną to padną, tak? Bo to one się nie utrzymają. A im ASF tak naprawdę szkodzi. No bo jak mi jedna świnia na ASF padnie, no to trudno, no przeżyje. A jak mi 10 tysięcy padnie, no to nagle jest koniec. Ja tego końca tak łatwo nie widzę. A kiedy ten mi zdechnie, no to mi się za 3 miesiące może jeszcze jedną sobie kupię, może ta mi nie padnie. Ja sobie uchowam dla znajomych, chcę tą świnkę uchowam i będzie spokój. Nie zarżnie się polskiego rolnictwa, nie. To są wahania po prostu koniunktury, to są przepychanki i to tak po prostu jest. No to odwieczna walka jest po prostu taka o pieniądz i nie będzie żadnego zarzynania tutaj. Świnie to na przykład świni mówiłem, że świnia na przykład zostaje. No ja też sobie kupiłem teraz cielaka jednego hobbystycznie. Jak mi będzie pasowało, to go zjem, jak będzie pasowało, to go sprzedam. I on sobie tu będzie istniał. I to też ma wpływ mniejszy czy większy na tą koniunkturę. Jak ma ktoś 100 byków i nagle mu tam dopieprzą tą cenę z tymi bykami, no to on pada. Ale ten ma jednego byka, albo nie ma wcale, albo sobie mu przypomni, albo sobie zapomni, ma w dupie. Tyle, no. Jakie zażynanie. Polskiego rolnictwa tego nie będzie. Tylko pogoda może to zmienić, a pogoda się nie zmieni, no. Mówili o chłodzeniu, o ociepleniu klimatu. No to się pluwiały robią. Ja tak myślałem, że to mogą właśnie się pluwiały z tego wszystkiego zrobić, bo to jak się podgrzeje tą wodę w czajniku, to się po prostu para zbierać i zaczyna się skraplać. No.